moja alma mater, uczelnia, w której studiowałem 5 lat, w której potem jako pracownik naukowy pracowałem przez 20 lat, ucząc studentów. Tu napisałem pracę magisterską, notabene o Unii Europejskiej. I w tej sali dokładnie, w tej sali T401 broniłem mojej pracy doktorskiej, też o Unii Europejskiej. Także z moją alma mater Uniwersytetem Łódzkim i zwłaszcza Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym łączy mnie bardzo wiele dobrych wspomnień. I tu również były moje początki zainteresowań studiów nad integracją europejską, nad Unią Europejską.